Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Rozmowy Gońca Bartoszyckiego jest z nami Piotr Dziki-Łukianowicz. Witamy. Witam. O którym można powiedzieć, że niejedno już w Bartoszycach i okolicach zmalował, bo jest autorem wielu murali, które można podziwiać na ścianach właśnie Bartoszyc. Chyba Sępopola również? Kinkajm? W Kinkajmach. Myślę, że w całej Polsce i jeszcze za granicami, więc... Ile już tych murali masz na swoim koncie? No, tak szczerze mówiąc, to ciężko jest w ogóle to zliczyć. Już tyle człowiek pomalował, że nie jestem w stanie policzyć, ale gdzieś koło 40-50 za spokojnie. Może na początek wyjaśnimy. Mural to jest to samo co graffiti, czy to są dwa różne pojęcia? Znaczy graffiti to jest sztuka wykonywania, jakby malowania, można by było tak to nazwać, a mural to jest rysunek dużogabarytowy, taki na przykład jak bloki, czy bodajże większe takie budynki, to jest właśnie, można było nazwać to muralem. A graffiti to jest tylko sztuka wykonywania tego malowania, czyli używanie puszek w sprayu. Te różnice tłumaczysz dzieciom na przykład podczas warsztatów, które prowadzisz czasem? Tak, podczas warsztatów, które prowadzę też w całej Polsce i za granicami, to przeważnie uczymy dzieci, jak wykonywać sztukę, żeby nie bazgrać po ścianach i po prostu jak można by było powiedzieć, jak... Żeby nie był to, nie było to traktowanie żeby, jak akt wandalizmu, tak, żeby tak, ktoś się podszedł, zatrzymał się, patrzył, powiedział wow. Dobra robota. No znaczy tutaj też tłumaczymy, jaka jest różnica między wandalizmem a graffiti, kiedy człowiek ma pozwolenie i po prostu może malować po tej ścianie, może spokojnie wykończyć swoje dzieła, kiedy po prostu maluje tylko raz, dwa, żeby tylko zmalować i musi uciekać. I uciec. Dobrze, zatrzymajmy się przy tych muralach bartoszyckich. Który był tym twoim pierwszym? Oj, pierwszy to był bodajże u mnie na osiedlu, to malowaliśmy śmietnik, to było bodajże 4 lata temu, to taki był, można by było powiedzieć, że jeden z pierwszych, ale tak od tego się zaczęło, że jakby można powiedzieć, te pomieszczenia śmietnikowe wyglądały bardzo brzydko w naszym mieście i w jakiś sposób chcieliśmy je jakby odnowić, odświeżyć i od razu zostawić po sobie jakiś ślad. A który mural jest póki co twoim ostatnim? Ostatnim to jest teraz tu na ulicy Cynkowej w Bartoszycach. Taki rysowaliśmy logo Legii Bart i tam obok jest taki chłopiec i boisko w tle. Będą kolejne murale? Powstaną? Tak, tak. Jest już coś w planach? Znaczy ja maluję na bieżąco. Nie ma tak, że praktycznie mam przerwę czy coś. Można malować graffiti do minus 6 stopni, dopóki puszki dają radę, więc spokojnie przez cały rok człowiek maluje na bieżąco. Powiedz, gdzie i kiedy odkryłeś sobie to zamiłowanie do malowania po takich dużych ścianach? Znaczy po dużych ścianach to dopiero tu, po powrocie do Polski, bo siedziałem za granicą, gdzie lakierowałem meble. I tam można powiedzieć, że ta farba, co mi zostawała do malowania, to malowałem sobie w środku tam ściany w lakierni, że tak powiem. I tak powoli, coraz lepiej to szło, coraz lepiej i tak się po powrocie do Polski stwierdziłem, że będę to robił tutaj na bieżąco. A powiedzmy, a problemem nie jest na przykład brak miejsc do malowania? Nie kończą się powoli ściany w mieście i w okolicach, które mógłbyś pomalować? To akurat jest dobre pytanie, bo myślę, że jest jeszcze sporo miejsc w mieście, gdzie można by było właśnie tą sztukę jakby zagospodarować. No wiadomo, docelowo, tak można by było powiedzieć, bym chciał już zacząć malować bloki, tak? Bo to jest takie jakby główne dla artysty, żeby zacząć malować bloki, duże murale, duże gabaryty. A jeżeli chodzi o pozwolenia, no to no wiadomo, znaczy niektóre miejsca są takie, można powiedzieć, ciężko uchwytne, żeby uchwycić właściciela i tak dalej tych miejsc, no ale po roku czasu, choć tam po pół roku czasu chodzenia, czasami przejeżdżania w tych miejscach, udaje się jakoś dostać tą osobę i zapytać, czy można by pomalować na przykład mu garaż. No, ogół się zgadzają? Często się zgadzają. Przeważnie jest pytanie, co tu będzie, jak to będzie wyglądało, ale dużo osób widzi już, jak to wygląda, jak się zmienia, jakby można powiedzieć, nasze miasto dzięki tym kolorowym rysunkom, więc głównie chętnie. A zgłaszają się na przykład do ciebie osoby, które mówią: Panie Piotrze, mam tutaj ścianę do pomalowania i chciałbym, żeby na niej było to i to.
Tak, bardzo często są takie osoby. Znaczy, też maluję na zlecenie na zasadzie, że ludzie kupują puszki i można powiedzieć, wtedy im maluję takie miejsca. No, można powiedzieć, że tak 50 na 50 jest. Że 50 jest tych, które ja na przykład widzę miejsce, w którym chcę na przykład coś namalować, żeby fajnie wyglądało, jak na przykład właśnie ten garaż ocynkowej, bo nie było to za rewelacyjne miejsce, a teraz to zupełnie zmieniło jakby swój wizerunek. A czasami po prostu są ludzie, którzy dzwonią nawet do mnie, gdzieś dostali numer telefonu od kogoś i mówią, że panie Piotrze, może pan przyjechać zobaczyć, czy może tą ścianę może pomalujemy, czy coś. I to fajne jest. Okay. A jest w Bartoszycach takie miejsce, o którym marzysz, by pokryć się jakimś malowidłem? W Bartoszycach czy jest takie miejsce? No myślę, że bloki już. Już bym chciał przejść na bloki i to jest takie... Jakby moje zamierzenie docelowe, bo tak można powiedzieć, te małe gabaryty, powiedzmy tak, na małej ścianie jest ciężko namalować coś takiego, żeby było bardzo wyraźne i można powiedzieć, żeby oddawało aż tak tą sztukę, którą na przykład mógłbyś przedstawić, tak? Im większa ściana, tym jest jakby tak łatwiej zagospodarować, rozprzestrzenić to wszystko i po prostu ma się dużo miejsca jakby do pole do popisu. Ale nie, już rozmawiasz odnośnie jakichś pozwolenia, by pomalować któryś z bloków? Znaczy nie, jestem w trakcie załatwiania takiego pozwolenia. Tak mogę powiedzieć, że w planach jest za rok jakby wejście w współpracę ze spółdzielnią, żeby malować bloki. A z którego swojego muralu tutaj w Bartoszycach, w okolicach jesteś najbardziej zadowolony? Myślę, że większość tych murali przynosi taką satysfakcję. No głównie wiadomo, tak jak i ludzie jadą często, na przykład mówią, o tutaj graffiti, tu graffiti, tu graffiti. Chociaż też fajnym było te graffiti z 100 lat niepodległej Polski, co jest tu na garażach z drugiej strony od Cynkowej, jak się jedzie. Na dwóch garażach. Tak, na dwóch garażach. To tamten graffiti był fajny, bo był malowany zimą przy minus 4 stopniach, co nie? Że gdzieś już pół ręka latała, puszki, bo już taka zimna była i w ogóle, ale to takie fajne rzeczy się pamięta. Ale też jest dużo murali, które na przykład przynoszą radość z tego powodu, że dzieci wzięły głównie aktywny udział w tych muralach i te prace do dzisiaj są i fajnie to wygląda. Które to na przykład? No, na przykład na tym napisie Bartoszyce tam dzieci malowały też tutaj trochę koło Imbagu, tą taką dziewczynę z napisem hip-hop, więc większość tych prac, no fajnie to wygląda. To jest czasochłonne zajęcie, ile potrzebuje czasu na stworzenie takiego malowidła? Znaczy tak naprawdę to nie jest aż takie czasochłonne zajęcie, bo można to zrobić w przeciągu tam dwóch dni. Taką ścianę pomalować garażową, powiedzmy, czy tam jakąś inną. Ale ja jestem takim człowiekiem, że jestem na miejscu i tak dalej. Nie maluję tak, że po prostu jadę na ścianę i tam ją jakby na przymus finiszuję. Mam tak na wyjazdach, jak wyjeżdżam gdzieś na przykład do innego miasta czy gdzieś, to wtedy tam człowiek jakby się powiedzieć śpieszy. A tutaj to po prostu takie jakby z przyjemności, z pasji i po prostu kiedy ma wolną chwilę. No pamiętam, widziałem cię w tym roku, jak malowałeś budynek przy boisku w Kinkajmach. To było chyba już wieczorem rusztowania rozstawione, a teraz sobie spokojnie te malowidła kończyłeś. Tak, właśnie ten budynek był taki, można powiedzieć, że tam głównie jakby tak się skupiałem na tym, żeby jak najszybciej to wykończyć. Tam bodajże chyba jedna strona zajęła tydzień czasu, tak można powiedzieć, prócz zajęć tych normalnych, jakie człowiek ma. Powiedz mi, malowanie po ścianach może się niektórym źle kojarzyć. Nie miałeś nigdy sytuacji, by malując jakąś ścianę, ktoś krzyknął do ciebie: ej, ty łobuzie, co tam malujesz? No zdarzają się często takie sytuacje. No tutaj akurat policja często podjeżdża i akurat pyta, czy po prostu jest to pozwolenie, czy mogę malować i dopytuje takie kwestie. Ale pozwolenia masz. Ale pozwolenia za każdym razem są, więc na spokojnie wtedy odjeżdżają i dają spokój. Ale też fajnie, ludzie często przychodzą i mówią: o super, jak fajnie to będzie wyglądało, już nie mogą się doczekać, pytają, co będzie narysowane. No to jest takie fajne, że zagadują i ciekawią się. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Piotr Dziki Łukianowicz, którego murale można znaleźć w wielu miejscach w Bartoszycach. Tak. Zachęcamy do spaceru, do obejrzenia tych jego prac, a te prace znajdziecie też na zdjęciach, które będą dostępne pod tym wywiadem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.